Rolnicy protestują w całym kraju przeciwko napływowi towarów z Ukrainy. Wysypali dzisiaj ukraińskie zboże z wagonów w Medyce. Protest trwa również w województwie śląskim. Traktory blokowały drogi w powiatach wodzisławskim i kłobuckim. Rolnicy nie chcą niekontrolowanego napływu żywności. Protestują też przeciwko unijnym regulacjom związanym z tak zwanym Zielonym Ładem. Fatima Orlińska. I jeszcze do godzin popołudniowych trwał protest w Zawierciu, gdzie rolnicy blokowali drogę krajową 78, solidaryzując się ze strajkującymi w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce. I jak mówiło dziś wielu z nich, sytuacja jest na tyle dramatyczna, że będą strajkować do skutku. Rolnictwo w Polsce musiało się wiele lat dostosowywać do bardzo srogich wymagań ze strony Unii Europejskiej. Niestety Ukraina tego nie robiła nigdy. Są tam dopuszczane środki ochrony roślin i praktyki, które są w całej Unii zakazane. Przez to mogą produkować dużo taniej. Głównymi postulatami, z którymi wyjechali rolnicy, to konieczność jak najszybszego zamknięcia granic przed napływem kolejnych partii produktów z Ukrainy. Oczekują też wyrównania jednolitej płatności obszarowej do poziomu średniej Unii Europejskiej, a przede wszystkim odejścia od Zielonego Ładu. Zdaniem rolników powinna obowiązywać również przygraniczna kontrola tego, co wjeżdża do Polski. Największy problem jest ze zbożem, z rzepakiem, z kukurydzą, bo są to produkty, które każdy rolnik produkuje tutaj na nasz, nie tylko polski, ale także europejski rynek. A ta ilość tego zboża jest niekontrolowana, a przede wszystkim przez żadne urzędy nie badana, czyli nie spełnia europejskich norm, tak jak my to musimy spełniać tutaj u nas w Polsce. Straty są w zależności od różnego profilu gospodarstwa wysokie. Przede wszystkim można powiedzieć, że nie ma zysku, tak? To jest najważniejsze. Ponad 600 ciągników zjechało do Częstochowy, gdzie również setki rolników z Kłobucka, Myszkowa czy Lublińca przez kilka godzin blokowały ulice ścisłego centrum. Do protestujących przyjechał wojewoda śląski, któremu rolnicy wręczyli petycję. Ta jeszcze we wtorek miała zostać wysłana do Ministerstwa Rolnictwa. Takie sygnały pan minister już dostawał wcześniej, natomiast rolników niepokoi brak reakcji. Rozmowy trwają, w ostatni czwartek było spotkanie przecież długie w Warszawie, ponad 3-godzinne z panem ministrem Siekierskim, które tak naprawdę nic nie wniosło i te protesty są głównie zdeterminowane tym, że nie ma konkretnej reakcji. Rozmowy możemy prowadzić na temat tego, co będzie dalej, jak pewne rzeczy później poprostować, a teraz trzeba po prostu niektóre rzeczy natychmiast zablokować, myślę tu głównie o granicy. Temat aktualnych problemów polskich rolników premier Tusk poruszył podczas ostatniego spotkania z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Wypowiedź szefa polskiego rządu brzmiała jak deklaracja, że polskich rolników nie pozostawi bez wsparcia. Nie ulega wątpliwości, że europejscy, w tym polscy rolnicy, muszą mieć pewność, że rozwiązania, jakie będziemy przygotowywali, będą dla nich przyjazne, a nie wymierzone w ich podstawowe interesy. I dlatego, i mówię tutaj zarówno o eksporcie produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy do Europy, jak i o niektórych zapisach w Zielonym Ładzie. To nie jest proste. Po wtorkowym strajku prawdopodobnie nie zdąży opaść kurz, ponieważ rolnicy już zapowiadają, że w przyszłym tygodniu masowo wybierają się do stolicy. Zapowiadają również, że do skutku będą blokować duże drogi krajowe, by nie dać zapomnieć o sobie i tym, jakiej skali jest problem.